Martę Godlewską na pewno zna bardzo duża liczba ludzi mieszkających na wschodnim wybrzeżu USA, a już na pewno w Nowym Jorku. Do tej pory Marta prowadziła i prowadzi nadal facebookową, popularną grupę Polish Parents Pomagają, gdzie w ostatnich miesiącach pomogła wraz z innymi bardzo wielu potrzebującym, szczególnie dzieciom, zbierać fundusze na ich wyleczenie. Marta prowadziła również warsztaty na Green Point Let's Talk, gdzie pomagała w różnych psychologicznych zagadnieniach. Dzisiaj Marta sama potrzebuje pomocy. Niedawno otrzymała rachunek od lekarzy, który gwarantuje jej wyleczenie z choroby, która dosyć długo już się u niej ciągnie. Rachunek opiewa na 58 tysięcy dolarów. Kolejny raz Polonia Nowojorska pokazała, że można taki rachunek zapłacić, że można pomóc osobie, która po prostu tej pomocy potrzebuje. Jest z nami dzisiaj właśnie sama Marta, jest z nami również mózg, powiedziałabym, pomocy Marty w postaci Doroty Milczry oraz Martyny Florczak. Są to dziewczyny, które starają się właśnie pomóc Marcie zebrać potrzebną kwotę i bardzo dużo się dzieje. Ja zacznę może od Marty. Marta, czy mogłabyś troszeczkę więcej powiedzieć na temat właśnie tego, co cię spotkało, na temat twojej choroby? Nie jest to na pewno jakiś temat, na którym można było więcej dyskutować, ale po prostu, żeby przybliżyć nieco twoją sytuację. Tak, no ta sytuacja jest tak zwariowana, jak naprawdę zwariowane są teraz ostatnie te dwa tygodnie. Gdzieś tam ta choroba zaczęła, dotknęła mnie 5 lat temu. 5 lat temu ja podjęłam bardzo podobne leczenie, czyli podawane wyżylnie w formie płynnej leki. Natomiast ja zaprzestałam na podaniu mi 10 dawek, które było też zapewnieniem, że jest dobrze. Natomiast sugerowano mi podjęcie dalszego leczenia. Niestety to leczenie też było kosztowne w Polsce i ja przystałam na to, że skoro jest dobrze, no to jest dobrze. Mówimy o białaczce. Mówimy dokładnie o chorobie krwi, która jest tak naprawdę początkiem do bardzo poważnych komplikacji prowadzących do raka, że tak powiem, najgorszego raka krwi. I to było tak, że też po przyjęciu lekarstw i oczywiście bardzo dużej opiece nad samą sobą w ciągu 5 lat uznaje się, że uznaje się człowieka, że jest on zdrowy, czyli już ja tak to rozumiem, że idąc do lekarza nie jestem obserwowana jako pacjent z zagrożeniem, tylko mogę być traktowana jako osoba zdrowa. Więc tak naprawdę teraz do lipca praktycznie to byłoby 5 lat. Natomiast ja w zeszłym roku już bardzo, bardzo moja odporność spadła. Jestem tutaj też cały czas pod opieką lekarza i przez cały okres, kiedy tutaj jestem, raz w roku mam bardzo kompleksowe badania. I w zeszłym roku, w październiku, te badania potwierdziły, że zaczyna się robić źle. I pod koniec lutego była taka opinia, że tak, że trzeba podjąć jeszcze raz leczenie, więc to leczenie ja podjęłam od kwietnia. I to było znowu kolejnych 10 dawek, to kosztuje 35 tysięcy dolarów. Zasugerowano mi po raz kolejny, że powinnam podjąć to dodatkowe leczenie, dlatego że no już trudno liczyć na trzecią szansę tak naprawdę, mając za plecami to, co się kiedyś stało. Więc ja cały czas myślałam, że zrobię to sam. Natomiast tutaj dziewczyny nie pozwoliły tego. Martusia, na pewno są nie tylko dziewczyny, jest bardzo duża liczba osób, które chcą ci pomóc. Cały czas są tylko dowody. Organizuje się mnóstwo imprez dla ciebie. Dorota, może byś powiedziała w ogóle, od kiedy to wszystko się zaczęło, od kiedy próbujecie cokolwiek te wszystkie działania robić na Marty? Znaczy, próbowałyśmy namówić Martę przez jakiś czas, żeby dała sobie pomóc. Mhm. A w końcu 7 czerwca Marta dała nam super wiadomość, powiedziała, że okej, dziewczyny, macie zielone światło i ja potrzebuję tej pomocy. Ja bez was nie dam rady. Więc od tamtego czasu i pierwszego postu Martyny na grupie Polish Parents Pomagają, które tak jakby zaapelował do ludzi o zrobienie czegoś dla Marty i poinformował ich o Marty chorobie. Od wtedy działamy, czyli od 2 tygodni, od 7 czerwca.
od tego czasu bardzo dużo się działo. Już to jest tak naprawdę bardzo niewiele czasu, ale tyle ile żeście zrobiły, tyle ile akcji różnych przeprowadzonych na waszym portalu Polish Parents, no to jest niesamowite, że jest taka reakcja Polonii, prawda? Jakie rzeczy do tej pory już się wydarzyły? Do tej pory mieliśmy bardzo dużo aukcji, które idą cały czas na grupie Polish Parents Pomagają. Aukcje są na przeróżne rzeczy, od biżuterii, po książki, po usługi kosmetyczne, usługi, aukcje profesjonalne, weekendy w Albatrosie, więc bardzo, bardzo dużo rzeczy. Poza tym ludzie naokoło, w naszej tri-state area, bardzo się zorganizowali. Connecticut, dziewczyny z Connecticut robiły, lepiły pierogi. 3000 pierogów, tak. Niesamowite. 3000 pierogów. Później zorganizowały rajd rowerowy, który odbył się wczoraj. Została wczoraj, było zorganizowane white party na Staten Island w Terminal One. To jest Mist. Dyskoteka była w klubie Mist, tak. Czyli więc z różnych stron. Jest to z różnych stron i są to inicjatywy ludzi. Tak, to są inicjatywy, które my nie narzucamy, ale nie prosimy o nie. To są inicjatywy, które po prostu ludzie nam proponują i my je po prostu rozgłaszamy, przyjmujemy i za nie jesteśmy niesamowicie wdzięczni. To jest siła Facebooka właśnie. Wszyscy myślą, że Facebook to jest miejsce, gdzie wstawia się zdjęcia rodziny, wstawia się zdjęcia jedzenia, a tymczasem Facebook okazuje się jest portalem pomocy. To nie tylko nasza grupa pomaga. Ja muszę powiedzieć, że Polish Parents pomagają swoją drogą. To są wspaniali ludzie, to jest grupa 4000 osób, ale mamy Polki w Stanach grupę, mamy organiczne mamuśki, mamy Pokono Mamuśki. Co jeszcze mamy? Jakie grupy nam pomagają? Tych grup jest naprawdę mnóstwo. Że wszystkie grupy polskie, wszystkie grupy Polish Parents, który jest odłamem, bo to jest w sumie organizacja, grupa matka, nie mylić organizacji, to jest grupa matka Polish Parents pomagają, bo najpierw było Polish Parents, również pomaga. Ale też te grupy Polish Parents, tak, zaczęły się zrzeszać. Zaczęli jednoczyć. Nie byli już tacy posegregowani, że my jesteśmy tu, wy jesteście tu, tylko jakby wspólny cel sprawił, że ta grupa Polish Parents Pomagają nie stała się czymś, że tylko muszą być ludzie, którzy kiedyś byli w Polish Parents, że to jest grupa, w której po prostu można pomóc. Nie trzeba być rodzicem, tylko można się w coś zaangażować, bo pomimo, że jest moja akcja tam cały czas, są postowane akcje i prośby innych ludzi. Na tyle na bieżąco, na ile jesteśmy w stanie, bo ja też jestem nadal tą małą adminką, tak, gdzieś tam pod tyłem. Więc jakby na ile te posty na bieżąco można, bo tam są, przychodzą prośby ludzi właśnie z tymi darkami, właśnie z pomysłami, co zrobić, prośby o pomoc. I to wszystko tam zanim to wejdzie i przejdzie na stronę, no to tutaj dwie piękne panie muszą to przeczytać. Uaktywniłyście całą masę do działania, zachęciłyście i to jest bardzo fajne. To jest zasługa Polonii, tak jak mówię, my z Dorotą tylko zaczęłyśmy tą akcję, ale to są ludzie, którzy nam pomagają. To nie jesteśmy tak do końca my robimy autyzm, robimy inne rzeczy, ale to są ludzie, którzy sami chcą pomóc Marcie. Nasze lokalne media, też nie możemy o mediach zapomnieć, Dobra Polska Szkoła, która właśnie robi materiał na ten temat, Nowy Dziennik, Super Ekspres, Kurier Plus, Polska Gazeta, Radio Rampa. Wszystkie media. Lokalne media są z nami i oni sami do nas piszą, oni sami proszą, czy coś napisać, czy coś pomóc. Także to jest niesamowite. Są naprawdę sami życzliwi ludzie dookoła, więc to jest budujące i my jesteśmy z Dorotą pewne, że ta akcja się powiedzie. Nie ma po prostu innej opcji. Ale Stan Borys ostatnio wysłał płytę z dedykacją dla Marty z pozdrowieniami. Małgosia Case sama się do nas odezwała. Zaśpiewa w klubie B66 27. Pan Tomek Hala tak samo. Zaproponował swój występ i pomoc. Także naprawdę są życzliwe osoby dookoła i to również znane osoby się zaczynają włączać w tą akcję. Czyli dziewczyny, łamiemy stereotyp, że Polacy na obczyźnie są sobie wilkiem, prawda? Absolutnie. To jest nieprawda. My o tym nic nie wiemy. My
w ogóle tego nie przyjmujemy do wiadomości. Spotkaliśmy się, proszę Państwa, przy okazji właśnie kolejnego festynu dla Marty. Dzisiaj jest taki rodzinny festyn w Marta Dance Studio na Order Dong. I tutaj też właśnie mamy mnóstwo fajnych rzeczy do wygrania, mamy mnóstwo fajnego jedzenia. Nawet przyjechała mama Marty wczoraj z Polski. Moja niespodzianka. Niespodzianka, która również dzisiaj uczestniczy. Dorotka, co jeszcze? Co jeszcze macie w planach, jeżeli chodzi o kolejne dni? A w następnym tygodniu jest wspaniała impreza na Brooklynie w klubie B66, gdzie zapraszamy wszystkich z rodzinami od godziny 4 do godziny 8, a później zapraszamy na dyskotekę, która dochód też będzie przeznaczony dla Marty, tak samo jak z festynu, tak samo i z dyskoteki. Bardzo jesteśmy wdzięczni B66 za udostępnienie sali i za każdą pomoc, którzy wolontariusze, bo to wolontariusze organizują tą akcję. My tylko patrzymy, co trzeba, może zrobić. Zgadzacie się. Tak, a oni po prostu są, oni idą, jak po prostu idą. Tak, my mamy sponsorów cały czas, tak jak Dorota wspomniała. Dzisiaj na imprezie mamy Hudson Bread, mamy Syrenę Bakery, Northside Bakery, bo na ostatnim festynie będzie również na kolejnym. Osoby pojedyncze, które po prostu przynoszą wypieki, przynoszą ciasta, przynoszą słodycze, napoje. Ta lista jest bardzo długa, my zawsze tą listę publikujemy na Facebooku, bo to są dziesiątki osób naprawdę zaangażowanych, także nie jesteśmy w stanie wszystkim naraz podziękować, dlatego tak zbiorowo po prostu mówimy grupowe dziękuję, ale szczegółową listę osób, które nam pomagają, zamieścimy później na Facebooku. Tak, Martyna, na dzień dzisiejszy wiem, że ta kwota jest duża, mało jest czasu. Ile zebraliście pieniędzy? No więc to myślę, że będzie duże zaskoczenie, ale dwa tygodnie od początku akcji mamy ponad 30 tysięcy dolarów. Czyli potrzebnych z 58, także jesteśmy za połową. Jest jesteśmy za połową. Mamy czas do 11 lipca, to jest mało czasu, no ale to, co zrobiliśmy dwa tygodnie z wszystkimi życzliwymi tam osobami, no daje nam nadzieję, że uzbieramy te 53 tysięcy. Tak jak mówię, z Dorotą jesteśmy przekonane, że to się... Co powinny zrobić osoby, które są zainteresowane pomocą? Gdzie mogą pomóc, jak mogą pomóc, jakie są możliwości? Myślę, że przede wszystkim zapisać się do Polish Parents Pomagają na Facebooku. Można to zrobić poprzez zaproszenie od osoby, która już jest członkiem grupy. Jeżeli nie jesteś członkiem grupy, to wystarczy wysłać zaproszenie do Dorotu, do mnie. Ja na Facebooku jestem jako Martyna Anetra. Dorota, ty jesteś w domecie jako Dota. Także do nas można wysłać message albo można wiadomość, albo można po prostu wysłać zaproszenie, my was do grupy dodamy. No i oprócz tego wszystkie te grupy, które wspomniałyśmy, które są zaangażowane, wystarczy wrzucić post, zapytać, co jeszcze można zrobić dla Marty, a odzew na pewno będzie na pewno stronie. No co można zrobić tak naprawdę, co można zrobić? Czego jeszcze nie było. Już nawet ja pominę trochę siebie, bo naprawdę wchodzą te akcje i naprawdę można zrobić, jeżeli tylko się chce i gdzieś tam serce do kogoś zapuka, bo to naprawdę tak zazwyczaj wygląda, że gdzieś tam nie da się zrobić selekcji i wybrać, że ktoś jest, komuś chce, a komuś nie chce, tylko no jakby ma się do tych wszystkich ludzi uczucia, więc tak naprawdę jeżeli ktokolwiek w czymkolwiek chce, to naprawdę znajdzie tam coś dla siebie. Marta im dłużej mówi, tym zawsze się tutaj zaraz pojawiają łzy. Marta jest niesamowicie wzruszona, Marta jest zaskoczona, tak. Że taka jest pomoc, taki jest odzew. My nie jesteśmy z Dorotą w ogóle zaskoczone. Nie, to nie jest pierwsza akcja, to nie jest pierwsza akcja, która dostała tak niesamowity odzew i naprawdę pokazało nam to, że serca Polonii są wielkie i nie poddają się i cały czas są z nami. Co by nie było, to stoją za nami murem i jak trzeba, to są. Proszę Państwa, na pewno takich imprez jeszcze będzie więcej, bo cały czas, tak jak Dorota powiedziała, pojawiają się nowe pomysły. Do zebrania jest ponad 20 tysięcy dolarów. Dla niektórych nie jest to naprawdę duża kwota. Bardzo serdecznie zachęcamy do przyłączenia się. W jakiejkolwiek formie Państwo mogą się przyłączyć do pomocy Marty. Czasu jest bardzo niewiele, natomiast do wygrania bardzo, bardzo dużo. Jeżeli Państwo macie cokolwiek, co mogło być cennego, co można oddać na aukcję, jeżeli możecie w jakiś inny, bardziej już finansowy sposób wesprzeć Martę, bardzo gorąco zachęcamy. Myślę, że poczucie z takiej pomocy to będzie największą nagrodą, satysfakcja własna, że mogliśmy po prostu pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Bardzo dziękuję i zapraszam jeszcze raz na wszystkie imprezy organizowane dla Marty.
Dziękuję. Jesteśmy dzisiaj na festynie, który jest zorganizowany dla naszej koleżanki Marty Godlewskiej, która walczy z białaczką i do 11 lipca musimy uzbierać na niej aż 58 tysięcy dolarów. Dzisiaj jest bardzo wiele atrakcji. Mamy DJ-a, malowanie twarzy, watę cukrową, sprzedajemy watę cukrową. Masa rodziców zaoferowała swoje usługi, jeżeli upiekła ciacha. Mamy bardzo duży wybór ciast, bigosy, pierogi, krokiety. Jest księżniczka Elsa. I również jest sprzedaż książek i arts and crafts dla dzieci. Każdy może zakupić dzisiaj znaczek za 2 dolary. Koło pomarańczowe symbolizuje walkę z białaczką. Marta osobiście przygotowała to piękne oznaczenie. Czy Marta również przygotowała thank you cards dla każdej osoby z osobna, ręcznie. I oczywiście sprzedajemy też bransoletki, również w kolorze pomarańczowym. I dochód z całej imprezy w 100% idzie dla Marty Godlewskiej. Dzisiaj mamy jedzonko dla wszystkich gości, z których dochód idzie właśnie przeznaczony na jej konto. Ufundowane po prostu przez restaurację oraz ludzi dobrych serc, którzy od siebie przynosili. Chcesz jeden kolor czy dwa kolory? Jeden? Tylko czerwony? Ja szczerze mówiąc, byłam zaskoczona i że to ona, mimo wszystko, że ja mnie znałam tylko z internetu, z Facebooka. Wiadomo, że każdego z nas może coś takiego spotkać i ja wiem, na pewno to jest człowiek, sam gubi się w takiej sytuacji, nie wie sam, co ma zrobić ze sobą i właśnie dlatego my jesteśmy, żeby pomagać na Marty. Mimo wszystko, że mam dwójkę dzieci, mam synka 5 miesięcy ma, ale znajduję czas na to. Moja córka się bardzo cieszy z tego, że to robię. Szczerze mówiąc, te maszyny, obie dwie, zostały zakupione specjalnie na tę imprezę, bo zawsze chciałam kupić, ale po prostu za mało było tych imprez w rodzinie, żeby ich używać. A jak się zaczęłam interesować i kontaktować z Martyną i z Dorotą, pomyślałam, że zakupy to będę przy dwóch pieczeniach można zrobić coś dobrego i dlatego też mam te maszyny, teraz na pewno będę pomagać. Jeżeli będę mogła i będę miała czas, no to i najważniejsze, że dzieci będą zdrowe, to będę mogła pomagać. Przyszłam tutaj dzisiaj dla Marty. Martę wcześniej nie znałam. Znałam ją jedynie z opowieści moich koleżanek, ze zdjęć. Ujęłam jej charyzma, jej piękny uśmiech i ogólna pomoc, jaką niosła mnie się wszemi wobec. I pomyślałam sobie, że dzisiaj jest ten czas, kiedy ja też mogę przyjść i dla niej coś zrobić. W związku z tym, wraz z moimi koleżankami, które tutaj są ze mną, przygotowałyśmy różnego rodzaju ubiegi, jak ciasta, chleby, dania gorące, po to, aby pomóc Marcie stoczyć tę ciężką bitwę z chorobą. Wierzę, jestem przekonana, że to nam się uda. Trzymam za Martę kciuki. Uwielbiam jej uśmiech, uwielbiam jej optymizm i naprawdę bardzo serdecznie jej kibicuję. Jeżeli mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na niejednej takiej imprezie. Marta, jestem z tobą, trzymam kciuki. Jesteś super. Chcę podziękować wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tej akcji, którzy są z moją córką, którzy ją wspierają. Są jakby w niecodziennym... Są częścią, bo tych ludzi
naprawdę jest naprawdę, naprawdę wiele. Dzięki. I każdy spontanicznie się w to włączył. To jest włączył. Niewyobrażalna, nie wiem, pomoc to jest przepiękna sprawa. Ile, co możemy zrobić wspólnie? Jednej osobie jakby dając siłę, nie wiem, wiarę. To jest sama dobroć, po prostu. Lata jest lepiej na atrakcji.